kto ostatni przestanie skakać, wygrywa 2000 zł. Czas start! Czuję się wspaniale, naprawdę, będę dzisiaj tortował. To będzie najciekawszy film, oglądajcie do końca. Ja chciałem zaznaczyć, że Ostrym bierze udział, bo jak byłem rzeczą skakać na trampolinie, to byśmy mieli zarwany dach, więc musi prowadzić odcinek. Ja jestem tutaj jedyną klatką, więc ja muszę to wygrać. No a jakich mam przeciwników, sami widzicie, więc... Jakbym wygrał, to cię to prosi! Jak się czujesz z tym, że powiedzieli, że jesteś tak ch**owy? Że zarwałbyś ten dach. To chyba nie jest tego. To Arden powiedział. Jordan ma już dwa życia, bo wszyscy mają oczywiście pod szyfrem. Ale to nie ja powiedziałem! Dwa! Brawo! Czajnika aktualnie dzisiaj nie ma w odcinku, dlatego że pojechał sobie gdzieś. Ja to puścił nas, pojechał do Reziego. Aha. I do Freeza. Aha. I nagrywają filmy. Aha. A nas zostawił. Aha. Ale jestem ja, najlepszy prowadzący w Polsce. No. Tak. W dzisiejszym filmie nasi uczestnicy mają przygotowane bardzo dużo trudnych od konkurencji, które ułatwią bądź utrudnią im później w filmie skakanie. No i standardowo każdy ma po 3 życia i ostatnia osoba, która zejdzie, wygrywa 2000 zł. Stawiam was teraz, kochani moi, na jakieś 10-15 minut, dlatego że jest fajnie, 35 stopni. Moje włosy nie pomagają mi na pewno w tym. No dobrze, dobrze, proszę bardzo. Jako... nie. Nie, to jest nie na tym odcinku, nie ze mną. Ja nic nie widzę, nie? Szani, wróć, proszę. Moi drodzy, nadszedł czas na pierwszą konkurencję. Losujecie imiona z mojego kochanego pudełka i te imię, które wylosujecie, musicie zamienić się z miejscem z tą osobą. Ważna zasada, przy przechodzeniu z miejsca na miejsce nie możecie przestać skakać. Pierwszy będzie Arturo. O, Justek. Dobrze, Justek, idziemy dalej. Arturo. Ja, proszę bardzo, Arturo. Dobra. Uwaga, Justek, trzymasz się? To się nie uda, to się nie uda. Jak się nie uda, patrzcie. O, co? To się nie uda! Jakbyś mogła! Jakby ciężko! Jakby chłopaki! No u nas ciężko jest timingować! Wiem właśnie, ja teraz ze przed nie robię nic! Nie widzę cię! Tym samym Justkowi został Jordan! O, ty kurde, nie wracam! Co? No i świetnie. I tym samym, proszę bardzo, skaczemy dalej, kolejne 10 minut, dziękuję. Ostry, bo ty jesteś dużo lepszy prowadząc niż Czajnik. Czajnik by mi nie podał tego buta. Czy jest szansa, że... Tak, ja się, no pewnie, że ci podam ustawę. To jest właśnie... O, i tak to wygrywam na wytrzymałość. Czuję, że nie mam kontroli nad tym filmem. Mamy dzisiaj chyba około 35 stopni, tak szczerze, w sensie, że możecie pić. Ja piję swój pot z twarzy. Dobrze, ale mogę wam dać, ale po łyczku. O, no dziękuję bardzo. No już. Byłam bardzo grzeczna. Ty możesz. Dziękuję. Z butami zdecydowanie. Już chłop nawet nie umie pić, nie? Dobrze, sprawdzimy to zaraz na warze wszystko. Przestałeś skakać, niestety tam dziś jedno życie i masz już tylko dwa. I teraz czeka nas druga konkurencja. Każdy z naszych uczestników ma przygotowany po 100 piłeczek w swoim kolorze. Która osoba utrzyma najmniej piłeczek w upływie 30 sekund, traci życie. Czas, start! Proszę państwa, zostało 10 sekund. I mi 10, spadło. 9, 8, 3, 2, 1, stop! Ile ci spadło piłeczek? No, jedna. Chyba ta wygrała. Dobrze, proszę państwa, to jest mój teleturniej. Patrzymy na oko, Vera ma najmniej, traci życie. Ale spadła mi tylko jedna. No jak, nie no, widzę 3 już tutaj na ziemi? Popatrz, 3 mi spadły. Komu najwięcej piłeczek spadło na ziemię, po prostu tak będziemy patrzyli. A więc policzyłem, ile komu wypadło piłeczek i wyszło na to, że najgorzej poszło Arturowi. Kto by się spodziewał, kurwa. No dobrze, no Arturo, no spisałem niestety. Musisz stracić kolejne życie. Masz już jedno na swoim. Nie, ja widzę tego dachu. Dlatego, moi drodzy, na 50 tysięcy pod tym filmem będziemy noc na dachu. Nie! Dzisiaj. Robiłem przerwę. A co nie przerwę, tak? No, przerwę, stopy. Dobra, to przegrałem na grę. Przegrał! No nie! Dał się zbejtować na przerwę, nie? Nie, to nie zawsze trzeba wygrywać. Szanuję ciebie jako zawodnika. Razem z Arturem rywalizować, wiem, co chodzi. Stary sam się eliminuje. Tak, wiem, co chodzi. Wiem. Dobra, powiem wam tak. Mam jedno życie, ale ostatni będą pierwszymi. Można zrezygnować? No dobra, Jordan, mogę ci dać 300, jak teraz zejdziesz. Teraz chcesz odejść? No. Naprawdę? Serio? Na 400 mogę się. Nie! 500! Za 5 nie, za 4 mogę się. Za 500! Nie, bo ja mam 3 życia! 400 to ty masz 2 życia w sumie! Ty a co za klapka, to już dawno nie grasz! 400 to jest moja ostatnia oferta. 5 stów. 2, 1, 500! No to nie, to gramy dalej. Chuu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 u
kelner, który na tacy ma kubki dla każdego z was, a w kubkach jest woda. Waszym zadaniem będzie, jednocześnie skacząc, przelanie wody z jednego kubka do drugiego. I osoba, która będzie miała najmniej wody w swoim kubku, traci życie. A chciałem zapytać tylko, czy to jest tak jak z kulkami, że każdy ma inną ilość wody? Nie. Okej. Nie wylejcie sobie. No nie, no to już jest niemożliwe. Dziękuję pięknie. Nie, no tą trampolinę teraz. Moi drodzy, 3, 2, 1, czas start!
To ostatni przegrywa? Nie, nie, kto będzie miał najmniej wody. Dobra, już mam. Arturo przelał, dobra. Dobra, oddaję się kubki. Bo jedno wydaje mi się wylałeś teraz. To jest chyba Jordan, a to jest Vera. Moi drodzy, nadszedł ten czas. Niezależna komisja analityczna sprawdziła wasze wszystkie kubki. Mamy informację, kto z was miał najwięcej mililitrów wody, kto z was miał najmniej mililitrów wody. Osoba, która będzie miała najwięcej, może dostać jedno ułatwienie. Moi drodzy, Vera zgromadziła 372 ml wody. Jordan uzyskał 400 ml wody, tym samym jest bezpieczny. Ale Arturo... Ja miałem więcej od Wery, ja jestem pewien. Arturo, za tego, że Justek mu wybił, to zyskał 393 ml wody, tym samym Vera traci. Jak się nie napiłem, to silny ci tam dopuściłem. Wiesz o co chodzi, stary, bo ty masz jedno życie, biedny jesteś. Nie, no Justek, to jest najlepszy. Może no. Ty chyba nie jesteś zmęczona. Troszkę jestem, troszkę mnie stopy pieką. No się nic nie dzieje, no się nic nie dzieje. Właśnie w butach stopy pieką, jak zdjąłem buty dopiero ze moich 3. Tak, to nie skakało też. Właśnie chciałem powiedzieć, tak wygrałeś tą konkurencję, tym samym możesz poprosić o jakiekolwiek ułatwienie i ja je przemyślę tutaj z moim działem postprodukcyjno-marketingowym, czy możemy coś tutaj wprowadzić. No to daj wody. No, no, daj wody. I 6 stówek i schodzę. No, 6 stówek i schodzę. Dobra, to dam ci wodę i 6 zł. Tak bardzo. Dziękuję. Ale tutaj tylko taki lepszy napić. Niecałe. Nie. Jest git? Dziękuję. Dobrze, Elk, Wasia, jak się mami? No jest ciężko, w sensie mi jest gorąco, za się. A tobie jak? Nie wiem, na pizza. Na Vera, nie? Troska mnie napierdala. A u siebie jak? Spoka. Ona ma luz. A prycz stóp, ty ona to wygra. Szykamy, Artur? Krzyżujemy mieczami? Bardziej bym powiedział, że nożyki, ale... Scyzoryki! Schodzisz? 6 stóp. 2 stówy. 6 stówy. Pa! Jak miałem 4! Za dalej. Vera, schodzisz za stówę? Nie ma, to nie, za, nie za, widzę za stówę, mam dwa życia, jestem tutaj faworytem. Tym samym zaczynamy kolejną konkurencję, będziemy dodawali wam obciążenia i będziecie musieli skakać z obciążeniami. Wy panowie macie po 10 kg przygotowane, Vera ma 5, no z racji tego, że po prostu jest mniejsza, malutka taka jest Vera i ma po prostu mniej. Chciałem iść stąd, ale ja pomogę nawet im to dać. Ja pierdzielę, nie mogę tego podnieść, ej! Z tym się ciężko stoi, stary. Po prostu pierwsza osoba, która odpuści i by nie chciała zdjąć obciążenie, traci życie. Bardzo, trzymaj. Raz, dwa, dobra. Trzy. Nie! Ej, pokremowałem się i patrz, jak mi się to wyślizguje! Pierwsza osoba, która odpuści, traci swoje życie. A jak mi się wyślizgnie? No to tracisz życie, widzisz go? Dobra, już przegrałem, poddaję się. Serio? No, mi się tak to wyślizgło, no bo ja mam co? No dawaj! Ja mam cały skrym, bo bądź Zygmą! Nie odpuszczaj, trzymaj to. Zaraz patrz, jak to mi się wyślizguje, patrz, dobra. Trzymam to. Ale co za j***. Żyjesz, Arturo? Właśnie wiedziałem, że to się wyślizgnie, nie? Poddaj się. Ej, dobra, weźcie to. Arturo, już to skakać to musisz, wiesz? Arturo. Nie, no mam luz. Dawaj, Arturo. Co mogę powiedzieć, no. Ty miałeś tak krzywy piszczel? Spadłeś z trampoliny, tym samym tracisz ostatnie życie i przegrywasz niestety. Ale jak jest wszystko hit, to fajnie, no bo dobrze, całe szczęście. Moi drodzy, dochodzimy do finałowej waszej dwójki. Najlepsi sami zostali. To ja się zmęczyłem. Tak? Ty się zmęczyłeś? Troszkę, no. Aha. No ja też. Chodź do cienia, pójdziemy. Idziemy się napić zimnego picia z dołu, z lodówki. Dzięki, guys. Dobrze, moi drodzy. Z racji tego, że jesteście już tylko we dwójkę, zostawimy was wszyscy na chwilkę. Macie tyle samo żyć w ogóle. Vera się świetnie pobawi, Jordan będzie cierpiał. Super, zabawa. Ale później to będzie tylko gorzej jeszcze. Ej, schodzimy na 3-4 i się dzielimy. Możemy się podzielić po stówce? Znaczy po stówce po trzeku? Możemy. Ale serio. No możemy. Dobra, no to czekaj. No i w teleturnieju, jeżeli jesteś wszyscy się dogadują na pół, to dostają po zero. Ale my bierzemy po tysiaku i zeskakujemy razem. Możecie tu wsiąść po tysiaku, tyle że nikt wam go nie da. Czemu? Bo ja powiedziałem, że w moim teleturnieju to albo się wygrywa, albo się przegrywa. Nie ma jakichś pół środków. Nie ma czegoś takiego. Czajnik, gdzie jesteś? Proszę, czajnik. Waszym zadaniem będzie jak najdłużej utrzymać jajko na łyżce. Tej osobie, której spadnie pierwsze jajko, traci życie. Gotowi jesteście? No. Nie. Powiem start i na start zaczynacie działać. No. 3, 2, 1, start. Nie jestem dobry w te klocki. Ej, dajcie sobie skakać cały czas. Kurde! To Jordan, tym samym wygrałeś. Gratulacje. Tym samym Vera traci życie i zostaje tylko jedno już. Prowadzimy kolejne utrudnienie. Mianowicie... Czas na klocki, no. Przepraszam, on ma buty. Okej. To jest ułatwienie, no ja nie mam buty. No Jordi, dajesz radę ściągnąć buty? Właśnie, żeby zmieniać miejsce. Tak. Mogę kiedyś jeden? Ale nie łamcie nam klocków Lego, no. Ja się no, połamał. Dobra. Taki ninja, nie? Zostało nam dwóch uczestników, jest nim Jordan i Vera, a za nimi znajduje się wielka plansza, do której będą musieli rzucić swoimi piłkami. Jesteście gotowi? Gdzie mam trafić? A jak myślisz? Za ten? Tak, za ten, no. 3, 2, 1.
O nie, za... lecimy! Gdzie to jest? Gdzie to jest? Bo ja nie widzę. Jakby... W szoku, że nie rzucili za siebie generalnie. Dobra, Jordan, masz jeszcze jedną próbę. Masz. Może trafić. Ej! Kurde! Ja tego nie widzę, gdzie to jest. Szanuję, no w miarę blisko. Dobra, Vera, twoja kolej. Jesteś gotowa? No, nie wiem. Wystarczy rzucić przez siebie generalnie. No, tak? No, no. Dobra. Trzy... No, a! Yes! Tak! No, i tym samym Vera wygrywa, Jordan zaczyna swoje kolejne życie i zostaje wam po jednym. Brawo. Przed nami zostaje wielki finał. I Vera i Jordan mają tylko i wyłącznie po jednym życiu. Nas będzie czekała finałowa, ostatnia konkurencja. A o tym dowiecie się już zaraz. Moi drodzy, 300 dla osoby, która teraz w tym momencie zejdzie. Ja wierzę w siebie, ja mogę to wygrać. 2000 zł będę miała. No dobra, 200 dla osoby, która teraz zejdzie. Jak dwie? Jak się przynajmniej było 3? Dobra, 100 dla osoby, która zejdzie. Nie, no to idzie w złą stronę. Nadszedł ten moment, w którym oficjalnie mogę wszystkim powiedzieć, że skaczemy jeszcze przez 10 minut. Nie. Najlepszy prowadzący! Ej, nie chcesz iść się zdrzemnąć. Tak na godzinkę. Nie musisz tam iść zobaczyć, czy ci tam nie ma. Możesz zdjąć swoją rękę do mojej ręki? Ale ty jesteś taki milutki. Czy mogłabyś to zrobić? Dziękuję bardzo. Zostało nam nadal dwóch uczestników, czyli Jordan i Vera. Nikt nie zdecydował się odejść. Dlatego przed nami wielki finał. Wracamy z 4 trampolinami. I teraz, moi drodzy, możecie tylko i wyłącznie wykonać 3 skoki na jednej trampolinie. Będziecie musieli przeskakiwać z trampoliny na trampolinę. Do ostatnich przestanie skakać, wygrywa cały film i 2000 zł. Najważniejsza zasada, tylko jedna osoba może znajdować się na jednej trampolinie na razie. Od tego momentu ostatnia osoba, która przestanie skakać, wygrywa 2000 zł i tym samym wygrywa cały film. Moi drodzy, od teraz za minutę będziemy zabierali wam jedną trampolinę. Ten bofer to jest ciężko. Proszę bardzo, jedziemy znowu. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O! 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 Jordan, gratuluję. Teraz, z racji tego, że moim zdaniem to ty to powinnaś wygrać. Co, Arturowi to... dajesz 300? Nie! Vera, ja ci daję 1000. Proszę. Dzięki! Z racji tego, jesteś kotem, szacun. Moi drodzy, dzisiaj to by było na tyle za... No! Dobra, pojawił się kolejny film, nara!